Leonowi Wert. Aby mi wybaczyły, że dedykuję tę książkę dorosłemu. Mam niebagatelne usprawiedliwienie. Ten dorosły to mój najlepszy przyjaciel na świecie. Mam też inne usprawiedliwienie. Ten dorosły potrafi wszystko zrozumieć. Nawet książki dla dzieci. Mam jeszcze trzecie usprawiedliwienie. Ten dorosły mieszka we Francji, gdzie cierpi głód i chłód. Bardzo potrzebuje pociechy. Jeżeli wszystkie te powody okażą się niewystarczające, chętnie zadedykuję tę książkę dziecku, którym był kiedyś ten dorosły. Wszyscy dorośli byli najpierw dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta. Poprawiam więc dedykację Leonowi Wertbowi z czasów, kiedy był małym chłopcem. Kiedy miałem 6 lat, zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce o dżungli zatytułowanej Historie prawdziwe. Przedstawiał węża, boa połykającego lwa. Oto kopia tego rysunku. Patrz, rysunek! W książce tej napisano: węże boa połykają zdobycz w całości, bez przeżuwania. Potem nie mogą się ruszyć i zapadają w półroczny sen, w czasie którego trawią. Odtąd sporo rozmyślałem o przygodach w dżungli, aż w końcu udało mi się nakreślić kredką mój pierwszy rysunek. To był mój rysunek numer 1. Wyglądał tak. Pokazałem swoje arcydzieło dorosłym i spytałem, czy ich przeraża. Dlaczego kapelusz miałby być przerażający? Odpowiedzieli. Mój rysunek nie przedstawiał kapelusza. Przedstawiał węża boa trawiącego słonia. A wobec tego narysowałem wnętrze węża boa, aby dorośli mogli to zrozumieć. Zawsze trzeba im wszystko wyjaśniać. Mój rysunek numer 2 wyglądał tak. Dorośli poradzili mi, żebym przestał się zajmować rysowaniem otwartych albo zamkniętych węży boa i zainteresował się raczej geografią, historią, rachunkami i gramatyką. Tym sposobem zarzuciłem w wieku 6 lat wspaniałą karierę malarską. Zniechęciło mnie niepowodzenie mojego rysunku numer 1 i rysunku numer 2. Dorośli nigdy niczego sami nie potrafią zrozumieć i wciąż trzeba im coś objaśniać, co dla dzieci jest bardzo męczące. Przez to musiałem obrać inny zawód i nauczyłem się pilotować samoloty. Obleciałem niemal cały świat, a geografia? Przyznaję, ogromnie mi się przydała. Już na pierwszy rzut oka potrafiłem odróżnić Chiny od Arizony. Bardzo to praktyczne, jeśli człowiek zabłądzi w środku nocy. Tak oto miałem w życiu mnóstwo kontaktów z mnóstwem poważnych ludzi. Zebrałem sporo doświadczeń wśród dorosłych. Obserwowałem ich naprawdę z bliska. To niespecjalnie poprawiało moje zdanie o nich. Kiedy trafiłem wśród nich na kogoś, kto wydawał mi się w miarę bystry, przeprowadzałem na nim doświadczenie ze swoim rysunkiem numer 1, który zachowałem od dzieciństwa. Chciałem wiedzieć, czy ten ktoś rzeczywiście coś rozumie. Jednak za każdym razem odpowiedź brzmiała: to jest kapelusz. Więc nie wspominałem już o wężach boa, ani o dżungli, ani o gwiazdach. Dostosowywałem się do poziomu tego dorosłego.
Mówiłem z nim o bredżu, o golfie, o polityce i krawatach. A dorosły był bardzo zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka. Żyłam samotnie, nie mając nikogo, z kim mógłbym prowadzić prawdziwe rozmowy, aż do czasu, gdy 6 lat temu zdarzyła mi się nad Saharą awaria. Coś się zepsuło w silniku. Ponieważ nie było przy mnie mechanika ani pasażerów, zamierzałam sam podjąć się trudnej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci, bo wody pitnej starczyłoby mi zaledwie na 8 dni. Pierwszego wieczoru usnąłem na piasku, oddalony o 1000 mil od siedzib ludzkich. Byłem bardziej samotny niż rozbitek na tratwie pośrodku oceanu. Możecie zatem wyobrazić sobie moje zdziwienie, gdy o świcie obudził mnie dziwny głosik. Ten głosik mówił: proszę, narysuj mi baranka. Co? Narysuj mi baranka. Zerwałem się, jakby piorun we mnie strzelił. Przytarłem oczy. Rozejrzałem się. I zobaczyłem zupełnie niezwykłego człowieka, który przyglądał mi się z powagą. Oto najlepszy z jego portretów, jaki udało mi się później zrobić. Oczywiście mój rysunek jest znacznie brzydszy od modela. To nie moja wina. W wieku 6 lat... dorośli zniechęcili mnie do kariery malarskiej, więc nie nauczyłem się rysować niczego poza zamkniętymi i otwartymi wężami boa. Wpatrywałem się więc w tę zjawę okrągłymi ze zdziwienia oczami. Nie zapomnijcie, że od zamieszkałych terenów dzieliło mnie 1000 mil. Tymczasem ten chłopczyk nie wydawał się zagubiony, ani też nie umierał ze zmęczenia, głodu, pragnienia czy ze strachu. W niczym nie przypominał dziecka, które zabłąkało się na pustyni 1000 mil od zamieszkałych terenów. Kiedy wreszcie zdołałem wydobyć z siebie głos, powiedziałem: ale co ty tutaj robisz? A on powtórzył powoli, jakby chodziło o bardzo poważną sprawę. Proszę, narysuj mi baranka. Kiedy zdumienie cię obezwładnia, nie masz śmiałości się sprzeciwić. Choć zdało mi się to absurdalne, biorąc pod uwagę, że byłem o 1000 mil od siedzib ludzkich i w niebezpieczeństwie śmierci. Wyjąłem z kieszeni kartkę i wieczne pióro. Wtedy właśnie przypomniałem sobie, że uczyłem się głównie geografii, historii, rachunków i gramatyki. I powiedziałem chłopakowi, trochę opryskliwie, że nie umiem rysować. Odparł: nic nie szkodzi. Narysuj mi baranka. Jako że nigdy wcześniej nie rysowałem baranka, odtworzyłem dla niego jeden z 2 zaledwie rysunków, do których byłem zdolny. Ten z zamkniętym boa. Byłem zaskoczony, słysząc odpowiedź chłopczyka. Nie, nie, nie chcę słonia w wężu boa. Boa jest bardzo niebezpieczny, a słoń nieporęczny. U mnie jest mało miejsca. Potrzebny mi baranek. Narysuj mi baranka. No to narysowałem. Spojrzał uważnie i powiedział: nie, ten już jest bardzo chory. Zrób innego. Narysowałem. Mój przyjaciel uśmiechnął się uprzejmie z pobłażaniem.
sam widzisz, to nie jest baranek, to baran ma rogi. Ponownie przerobiłam rysunek, ale został odrzucony podobnie jak poprzednie. Ten jest za stary. Chcę baranka, który będzie długo żył. Wtedy, zniecierpliwiony, bo chciałam jak najszybciej przystąpić do demontażu silnika, nabazgrałem ten rysunek. Powiedziałem: to jest skrzynka. Baranek, o jakiego ci chodzi, znajduje się w środku. Mocno się zdziwiłam na widok rozjaśnionej twarzy mojego młodego krytyka. Właśnie takiego chciałem. Czy twoim zdaniem ten baranek potrzebuje dużo trawy? Dlaczego? Dlatego, że u mnie jest tak mało miejsca. Na pewno wystarczająco. Dałem ci malutkiego baranka. Przechylił głowę nad rysunkiem. Nie jest znowu taki malutki. Popatrz. Zasnął. Tak oto poznałem małego księcia. Długo mi zajęło, zanim zrozumiałem, skąd pochodzi. Mały książę zadawał mi wiele pytań, lecz moich jakby w ogóle nie słyszał. Dopiero rzucane mimochodem słówka stopniowo ujawniały mi wszystko. Kiedy na przykład zobaczył po raz pierwszy mój samolot... Nie narysuję swojego samolotu. Taki rysunek byłby dla mnie o wiele za skomplikowany. Zapytał: co to za rzecz? To nie jest rzecz, to lata. To jest samolot. Mój samolot. Czułam się dumny, mogąc mu powiedzieć, że latam. Zawołał: jak to, spadłeś z nieba? Tak, odparłam skromnie. Ach, to zabawne. I mały książę wybuchnął uroczym śmiechem, który mocno mnie zirytował. Chciałbym, żeby moje nieszczęście traktowano poważnie. Po chwili dodał: aha, więc ty też pochodzisz z nieba. Z jakiej planety? Wtedy coś mi zaświtało w związku z tajemnicą jego obecności i spytałem go znienacka: to znaczy, że ty pochodzisz z innej planety? Ale mi nie odpowiedział, kiwał powoli głową, patrząc na mój samolot. To prawda, że w czymś takim nie mogłeś przybyć z daleka. I pogrążył się w długich rozmyślaniach. Potem wyjął z kieszeni mojego baranka i zaczął kontemplować swój skarb. Możecie sobie wyobrazić, jak byłem zaintrygowany tym połowicznym zwierzeniem o innych planetach. Usiłowałem dowiedzieć się czegoś więcej. Skąd pochodzisz, chłopczyku? U ciebie? Czyli gdzie? Dokąd chcesz zabrać mojego baranka? Odpowiedział mi po chwili namysłu. Ta skrzynka, którą mi dałeś, jest o tyle dobra, że nocą posłuży mu za domek. Oczywiście, a jak będziesz miły, dam ci także sznurek, aby go uwiązać za dnia i palik. Propozycja najwyraźniej zaszokowała małego księcia. Uwiązać? Co za pomysł. Jeżeli go nie uwiążesz, pójdzie byle gdzie i się zgubi. To mój przyjaciel znów wybuchnął śmiechem. A dokąd niby miałby sobie pójść? Byle gdzie? Przed siebie. Wtedy mały książę stwierdził z powagą: nie szkodzi.
U mnie jest bardzo mało miejsca. I dodał, jak sądzę, z odrobiną smutku. Idąc przed siebie, nie zajdzie się zbyt daleko. Tak oto dowiedziałem się drugiej ważnej rzeczy, że planeta, z której pochodzi, jest niewiele większa od domu. Nie miałem się specjalnie czemu dziwić. Wiedziałem, że oprócz dużych planet takich jak Ziemia, Jowisz, Mars czy Wenus, którym nadano nazwy, istnieją setki innych, niekiedy tak maleńkich, że bardzo trudno je dostrzec przy pomocy teleskopu. Kiedy jakiś astronom odkrywa jedną z nich, oznacza ją numerem. Nazywa ją na przykład asteroidą 3251. Miałem poważne podstawy, by sądzić, że planetą pochodzenia Małego Księcia jest asteroida B612. Zaobserwowano ją przez teleskop tylko jeden, jedyny raz w 1909 roku. A udało się to tureckiemu astronomowi. Przeprowadził wielką prezentację swojego odkrycia na Międzynarodowym Kongresie Astronomicznym. Nikt jednak mu nie uwierzył z powodu stroju, który miał na sobie. Dorośli tacy właśnie są. Na szczęście dla reputacji asteroidy B612 turecki dyktator nakazał swojemu ludowi pod karą śmierci nosić się po europejsku. Astronom ponownie przeprowadził pokaz w 1920 roku ubrany w wytworny frak. Tym razem wszyscy podzielili jego zdanie. Opowiadam wam te szczegóły na temat asteroidy B612 i podaję jej numer z myślą o dorosłych. Dorośli lubią liczby. Jeżeli im mówisz, że masz nowego przyjaciela, nigdy nie interesuje ich to, co istotne. Nigdy nie pytają, jak brzmi jego głos, jakie są jego ulubione gry, czy zbiera motyle. Pytają za to, ile ma lat, ilu ma braci, ile waży, ile zarabia jego ojciec. Dopiero wtedy wydaje im się, że coś o nim wiedzą. Jeżeli mówisz dorosłym, widziałem piękny dom z różowej cegły, z pelargoniami w oknach i gołębiami na dachu. Nie potrafią wyobrazić sobie tego domu. Trzeba im powiedzieć. Widziałem dom za 100 tysięcy franków. Wtedy wołają, och, jaki piękny. Podobnie jeśli powiesz, dowód na istnienie Małego Księcia jest taki, że był śliczny, że się śmiał i że chciał mieć baranka. Kiedy ktoś chce mieć baranka, jest to dowodem na jego istnienie. Wzruszą ramionami i powiedzą, żeś dzieciak. Ale jeżeli powiesz, planeta, z którego pochodził, to asteroida B612, wtedy uwierzą i dadzą ci spokój ze swoimi pytaniami. Tacy już są. Nie należy mieć do nich o to pretensji. Dzieci muszą być bardzo pobłażliwe wobec dorosłych. Oczywiście my, którzy znamy życie, mamy w nosie cyfry. Miałbym ochotę zacząć historię tak, jak opowiada się bajki. Chciałbym powiedzieć. Pewnego razu był sobie mały książę, który mieszkał na planecie niewiele większej od niego i bardzo potrzebował przyjaciela. Dla osób rozumiejących życie brzmiałoby to znacznie prawdziwiej. Bo też wcale nie mam ochoty, żeby czytano moją książkę jako błahostkę. Opowiadanie tych wspomnień to dla mnie coś bardzo smutnego. Minęło 6 lat, odkąd mój przyjaciel odszedł wraz ze swoim barankiem. Próbuję go tu opisać po to, aby nie zapomnieć. To smutne, kiedy zapomina się przyjaciela. Nie każdy miał kiedyś przyjaciela.
Poza tym mógłbym stać się taki jak dorośli, których interesują jedynie cyfry. Również dlatego kupiłem pudełko farb i ołówki. Trudno jest wrócić do rysowania w moim wieku, kiedy jedyne próby podejmowało się jako sześciolatek, a polegały one na rysowaniu zamkniętego i otwartego węża boa. Oczywiście, będę próbował portretować małego księcia możliwie jak najwierniej, ale wcale nie jestem pewien, czy mi się uda. Bywa, że jeden rysunek jest do przejęcia, a drugi jest już niepodobny. Ze wzrostem małego księcia również niezbyt dobrze sobie radzę. Tu jest za duży, a tam znowu za mały. Waham się też co do barwy jego stroju. Szukam po omacku z lepszym lub gorszym skutkiem. Mogę się mylić nawet w bardzo ważnych szczegółach, ale trzeba mi to wybaczyć. Mój przyjaciel nigdy niczego nie wyjaśniał. Być może sądził, że jestem podobny do niego. Lecz ja, niestety, nie potrafię dostrzec baranka przez skrzynkę. Może jestem trochę tak jak dorośli. Chyba się zestarzałem.